Cześć, z tej strony Karolina Subańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Witam Was w Dzień Dziecka, także życzę wszystkim wszystkiego dobrego i zapraszam do wysłuchania rozmowy z moją przyjaciółką Dagmarą. Miałam przyjemność poznać Dagmarę stosunkowo niedawno, bo poznałyśmy się w listopadzie minionego roku podczas mojej podróży do Kalifornii. Dagmara na stałe mieszka w Orange County, niedaleko Los Angeles. Jest masażystką, konsultantką ajurwedy, jest certyfikowanym mistrzem Reiki i pracy z energią. I choć dla wielu osób te tematy mogą brzmieć bardzo mistycznie, to Dagmara mieszka w sercu świata zdrowia i wellnessu, czyli właśnie w Kalifornii, gdzie te wymienione przeze mnie techniki i narzędzia to norma, to sposób na optymalizację zdrowia i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Dowiemy się, czym jest energoterapia, skąd wywodzi się metoda Reiki i jak jest stosowana, obalimy mity sugerujące, że praca z energią to czary albo zabobony, ponieważ właśnie w Kalifornii już teraz jest używana jako terapia uzupełniająca na przykład przy tradycyjnym leczeniu chorób nowotworowych, bo Dagmara jest też mistrzem Oncology Reiki, czyli zajmuje się pacjentami onkologicznymi i jest to technika stosowana jako ogólne wsparcie dla organizmu. Także poznamy jej wszechstronne działanie oraz wpływ na nasz organizm. Dowiemy się, jak wygląda sesja Reiki. Ja trochę opowiem ze swojego doświadczenia. I przekonamy się, że można ją wykonywać nawet na odległość, a dodatkowo zgłębimy temat osób wrażliwych energetycznie, czyli tak zwanych empatów, oraz poznamy ulubione codzienne rytuały self-care Dagmary, bo dla mnie jest ona w tej kwestii ogromną inspiracją i opowie nam, jak na co dzień o siebie dba. Także zapraszam Was do wysłuchania tej wyjątkowej rozmowy z moją przyjaciółką Dagmarą Loftus. Witam Cię, Karolino, i witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dziękuję Ci z całego serca za zaproszenie do podcastu. Naprawdę jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i strasznie, strasznie się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z Tobą być i że możemy rozmawiać na tematy związane z pracą z energią oraz Reiki. No właśnie, piękny zrobiłaś dla mnie wstęp, bo w świecie wellnessu coraz częściej mówi się o energii, o ciele energetycznym i o pracy z energią. Ty na co dzień zajmujesz się głównie metodą energoterapii nazywaną Reiki, o której ja wielokrotnie wcześniej słyszałam, ale dopiero kiedy poznałam Ciebie, zrozumiałam, na czym ona polega. Istnieje wiele różnorakich praktyk związanych z pracą z energią i myślę, że takim najbardziej popularnym podejściem jest akupunktura, akupresura ze starożytnej medycyny chińskiej. W ajurwedzie również pracuje się z energią. Medycyna energii staje się coraz bardziej popularna. Praca z biopolem, bioenergoterapia, praca z czakrami, praca z aurą. Uzdrawianie tak zwaną energią subtelną, medycyna wibracyjna, no jest tego mnóstwo. No i jednym z podejść jest również Reiki. W sumie nigdy mi o tym nie opowiadałaś, więc bardzo ciekawi mnie, jak praca z energią i Reiki znalazły się w Twoim życiu. Reiki tak naprawdę znalazło się w moim życiu przez przypadek. Pierwszy raz usłyszałam o Reiki, kiedy to zaczęłam szkołę masażu terapeutycznego i w sumie ja też nie wiem, skąd to się wzięło w moim życiu, jeżeli mam być szczera. To znaczy, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że nic w życiu nie dzieje się bez przypadku. I tak również to było w moim życiu, więc po tym, jak przeprowadziłam się na stałe do Stanów Zjednoczonych, postanowiłam trochę zmienić ścieżkę swojej kariery. Ja kiedyś w ogóle studiowałam turystykę międzynarodową i stosunki międzynarodowe. Generalnie bardzo ciekawie potoczyła się historia mojego życia. Natomiast jak znalazłam się już właśnie w Stanach i wiedziałam, że będę tu mieszkać, bardzo zawsze byłam zainteresowana wellnessem, takim holistycznym podejściem do życia, właśnie odżywianiem, tego typu tematy i ja nie wiem w ogóle, jak to się zdarzyło w moim życiu, ale trafiłam na szkołę masażu terapeutycznego,
Massage Therapy and Body Work. I tam właśnie robiłam taki przyspieszony 6-miesięczny program, właśnie pracy jakby z ciałem fizycznym, z mięśniami i tak dalej, kinesjologia. I tam pierwszy raz trafiłam na Reiki. I Reiki była oferowana, czy było oferowane? Nie wiem, jak to powiedzieć, jako taka, takie doszkalanie się w ramach właśnie tej terapii masażem. I parę osób właśnie z mojej grupy, mieliśmy bardzo fajną grupę wtedy, bardzo byli zafascynowani, jak to działa. No ja sobie tak myślałam, no ta jakaś tam energia w ogóle, o co chodzi, w ogóle nie, to nie dla mnie i... Może nie do końca jakby, bo ja od dziecka zawsze byłam bardzo wrażliwa, różne rzeczy mi się przytrafiały i tak dalej, i tak dalej. Także może nie myślałam, że to jakieś jest nieprawda, albo że to nie istnieje, czy jakaś bójda, tylko po prostu jakoś tak, no nie, to nie dla mnie. O, na takiej zasadzie może bardziej. Więc kiedy skończyłam już szkołę i zaczęłam praktykować, no to jakby przez moje ręce nawinęło się mnóstwo klientów, tak? I praca z energią, tak jakby, wyszła naturalnie z mojej praktyki związanej z terapią masażem. I w pewnym momencie właśnie zauważyłam, że zaczynam czuć różnego rodzaju rzeczy, zaczynam wiedzieć różnego rodzaju rzeczy na temat ludzi i bardziej takie rzeczy właśnie związane z jakimś ich zdrowiem emocjonalnym, z jakimiś ich traumami itd., itd. Bardzo często się zdarzało, że ludzie na przykład płakali na moim stole, otwierali się, przechodzili przez różnego rodzaju turbulencje życiowe, traumy, wypadki i tak dalej, i tak dalej. Parę razy również zdarzyło się tak, że w moim gabinecie wylądował ktoś, kto właśnie zajmował się Reiki i raportowali oni właśnie, że ja w sumie to robię Reiki bez wiedzenia jakby szczegółów na ten temat, tak? I wiedzenia, co ja tak naprawdę robię. I doradzali mi, no słuchaj, spróbuj, ale ja jednak nie byłam na to gotowa, więc zajęło mi to około kolejnych chyba 3 lat, więc te zjawiska typu, że ludzie bardzo często właśnie płakali na moim stole albo dokonywało się jakieś uwolnienie emocji, uwolnienie różnych energii, uwolnienie stresu i ja to czułam tak jakby na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie duchowym, na różnych poziomach, tak? To bardzo często się powtarzało, no więc do tego dochodziło na przykład to, że czasem na przykład ktoś musiał otrzymać jakąś konkretną informację, którą miałam przekazać, więc po jakimś czasie stwierdziłam, no tak, no ja tak czy siak pracuję z tą energią i może przydałoby się tak potrenować, czy nauczyć się jakichś konkretnych technik, czy generalnie, no nie wiem, w jakiś sposób to zgłębić, żeby wiedzieć, co ja w ogóle robię i może wykorzystać to w sposób pozytywny, tak żeby jeszcze dogłębniej jakby być w stanie pomóc moim klientom, no bo i tak czy siak to się jakby dzieje, tak, więc może będę w stanie doszkolić się bardziej. Taka jest moja historia związana z tym, jak Reiki pojawiło się w moim życiu. Osobiście uważam, że odkąd tak jakby zaczęłam intencjonalnie zajmować się tym i przeszłam przez trening, ponieważ przy każdym treningu następuje tak zwane attunement, czyli to jest poszerzenie twojego kanału energetycznego. I wraz z tym następuje wzrost twojej wibracji i przez to jakby oczyszcza się również twoje ciało, no oczywiście fizyczne, energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc pozbywasz się tego swojego bagażu energetycznego, więc no ja mam dość sporo tego bagażu, muszę powiedzieć. Naprawdę uważam, że jestem teraz zupełnie inną osobą i taki miało to bardzo pozytywny wpływ na moje życie i ja naprawdę stosuję Reiki praktycznie codziennie jako taką metodę swojego takiego uzdrawiania.
Ja również wierzę, że nie ma przypadków i super, że powiedziałaś, że na pewnym etapie nie byłaś gotowa na zgłębienie tematu energoterapii i że otwarcie się na nią zabrało Ci kilka lat. To jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby nie zmuszać się do czegoś tylko dlatego, że czujemy presję z zewnątrz albo panuje jakaś moda. Do mnie również wiele rzeczy dociera bardzo powoli, jak na przykład praca z kamieniami, o których słyszałam od przynajmniej 2 lat, ale dopiero w Stanach, poniekąd dzięki Tobie, poczułam ich działanie i bardzo się wkręciłam. Ale wracając do Reiki, na pewno wśród słuchaczy mamy wielu sceptyków, dlatego potrzebujemy trochę konkretów. Co to jest Reiki i skąd się wzięło? Reiki jest to forma komplementarnej terapii energią wywodząca się z Japonii i zapoczątkowana przez dr Usui Mikao. I teraz są różnego rodzaju podejścia do Reiki. Jest bardziej takie tradycyjne, jest bardziej takie wschodnie podejście. Moim zdaniem to naprawdę zależy od nauczyciela, sposobu nauczania i naprawdę no, nie ma to kompletnie znaczenia, czy bardziej trzymamy się tych zasad, czy nie, dlatego że to, co się najbardziej liczy, to jest intencja, a intencja zawsze założona jest największego dobra dla klienta. Znaczenie słowa Reiki, Rei to jest duchowa, uniwersalna i Ki energia. Tak, czyli Reiki działa na zasadzie zbalansowania systemu energetycznego w ciele. I celem jakby Reiki jest zwiększenie tej życiowej energii, która przepływa przez nasze ciało i pomoc w płynnym przepływie przez całe nasze ciało. Reiki jest energią mądrą, jest energią miłości, jest energią boską, energią wszechświata, jest energią czystą. Niesie ze sobą miłość i uzdrowienie, a więc nie może ona zostać użyta w sposób negatywny. Jest to energia o dużej pozytywnej wibracji i działa to na takiej zasadzie, że osoba praktykująca jakby czaneluje tą energię uniwersalną. Reiki jest energią duchową z natury, ale nie jest powiązana z żadną konkretną religią ani guru, no ale już na pewno nie sektą, satanizmem czy innymi tym podobnymi praktykami. Nie trzeba wyznawać żadnej konkretnej religii, żeby praktykować Reiki lub otrzymywać Reiki. I można być również wyznawcą każdej religii na świecie. I to jest właśnie to, co lubię w Reiki najbardziej, że jest to właśnie elastyczne i można pracować z tym, co się wierzy. Reiki jest energią pochodzącą z najwyższego źródła dobroci, więc naprawdę to może być wszechświat, może być Bóg, może być w cokolwiek dana osoba wierzy. To już daje nam taki dowód, że nie jest to żadna sekta, ani że nie jest to żadna religia, tak? Dlatego, że jest to energia uniwersalna, pochodząca od najwyższego źródła i cokolwiek to dla nas oznacza. Fajnie, że to powiedziałaś, bo myślę, że wiele osób obawia się, że praca z energią wyklucza się z ich wiarą albo jest związana z jakimiś demonicznymi mocami. Czy da się w ogóle w jakiś w miarę naukowy sposób wytłumaczyć działanie Reiki? Co ono nam daje? Jakie jest jego zastosowanie? Reiki działa przede wszystkim relaksująco i działa na nasz system autonomiczny i pomaga przyłączyć się z tego trybu walcz i uciekaj na tryb odpoczywa i traf. Czyli ze stresu w relaks. Jak wiadomo, stres jest główną przyczyną wszelkich dolegliwości chorobowych i kiedy nasz organizm może się zrelaksować, może odpuścić takie kurczowe trzymanie tych wszystkich organów wewnętrznych i może tak zluzować, to wtedy automatycznie powracamy do balansu. Następnie odnotowujemy tutaj pozytywny wpływ na zdrowie naszych organów. Jak wiemy z medycyny chińskiej, w naszych organach przechowujemy różnego rodzaju niskie wibracjonalnie emocje typu złość, typu żal, smutek itd., itd., więc pomaga nam się pozbyć tych emocji z naszych organów, a co za tym idzie, wspomaga ich sprawne funkcjonowanie. Reiki również pomaga pozbyć się bólu fizycznego, ponieważ
Ból to w pewnym sensie z fizycznego punktu widzenia jest to brak tlenu w danej tkance, natomiast jest to również kumulacja energii. I tutaj podam taki przykład, dlatego że mój mąż kiedyś uderzył się w kolano i już chciał jechać na pogotowie. Nie no, żartuję. No ale bardzo go bolało, tak? No i stwierdziłam, dobra, to zrobimy taki mały eksperyment. Więc użyłam energii Reiki do tego, żeby przywrócić danemu miejscu balans i żeby właśnie rozproszyć tą energię i przywrócić jej taki poprawny flow. I poprzez to właśnie pozbyliśmy się bólu, co dla mnie też było takim pozytywnym zaskoczeniem. Ale tak, przede wszystkim ból fizyczny i chcę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, iż bardzo często, jeżeli klient przychodził z jakimś bólem fizycznym w swojej tkance mięśniowej, to bardzo często wiązało się to z jakimś bagażem emocjonalnym i jakby kumulacja tych nieuwolnionych emocji w naszym ciele i te emocje kumulują się w naszych mięśniach, w naszym tłuszczu, w naszych ścięgnach i poprzez to, że nie następuje uwolnienie tych emocji, z czasem to wszystko się kumuluje, nadbudowywuje i manifestuje się to w ciele fizycznym. Bardzo duża rola emocji polega na tym, że kreują one wewnętrzną sytuację, która prowadzi do zdrowia lub choroby. I jeżeli przez długi okres czasu nie uwalniamy tych różnych emocji o niższej wibracji typu złość, żal, lęki, smutek, traum czy różnego rodzaju właśnie wypadków tego, co w sposób negatywny zdarzyło się w naszym życiu, to będą one się odkładać w naszym ciele i zaburzać ten przepływ energią. I my jako ludzie jesteśmy nauczeni nie wyrażać swoich emocji. Uczy się nas, że płacz to jest oznaka słabości, że nie wyrażaj swojej złości, najlepiej zawsze bądź pogodny i opanowany. No ale niestety jesteśmy ludźmi i mamy różne emocje. Jeżeli te emocje nie są uwalnione, jak już mówiłam, zbierają się one w naszym ciele. I tutaj chcę podać też bardzo fajny przykład, dlatego że zwierzęta w bardzo fajny sposób uwalniają swoje emocje i traumy. Na przykład jeżeli ucieka jakaś tam sarna przed wilkiem, czy tam gazela przed antylopa, przed lwem i uda jej się uciec, to pada ona na ziemię i zaczyna się trząść. I ten cały proces ma za zadanie właśnie uwolnić emocje i traumy z ciała tego zwierzęcia. Ach, no od zwierząt zdecydowanie możemy pod wieloma względami się uczyć, ale nie przerywam, kontynuuj o zastosowaniach Reiki. Reiki naprawdę można używać na bardzo wiele różnych sposobów. Można używać w terapii i pracy z klientami. Można na przykład Reiki dodawać jako taki dodatek do terapii masażem. Można pracować ze zwierzętami, można pracować z roślinami, można pracować z jedzeniem. Bardzo często jest tak, że osoba, która jest w jakichś niższych wibracjach, na przykład w złości, w smutku i gotuje jedzenie, to może jakby te swoje emocje przetransferować na jedzenie, więc Reiki bardzo fajnie pomaga w oczyszczaniu energetycznym tego jedzenia, żeby jak najlepiej się strawiło i żeby jak najlepiej nasz organizm tą żywność przyswoił. I tutaj Karolino, opowiedziałaś mi taką bardzo ciekawą historię kiedyś na temat swojej babci i mam nadzieję, że będziesz chciała się nią podzielić. Rzeczywiście, pamiętam jak ci opowiadałam o mojej prababci i to jest bardzo wyraźne wspomnienie z mojego dzieciństwa, kiedy prababcia Zosia, teraz już świętej pamięci, mówiła mi, że ważne jest, żeby sobie masować brzuch zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby wspomagać trawienie, żeby nas nie bolał i żeby tam wszystko ładnie się przesuwało. Także babcia myślę, że dosyć nieświadomie stosowała tę energetyczną metodę, ale ja też wierzę w to, że wiele takich
mądrości ludowych, czy też związanych z tradycją, wynika z tego, że ludzie kiedyś o wiele bardziej łączyli się ze swoim ciałem, łączyli się ze swoją naturą, także no, fajnie, fajnie, że mogłam sobie o tym teraz przypomnieć. Ja osobiście stosuję reiki, jeżeli chodzi o jedzenie, na przykład kiedy wychodzę do restauracji lub jeżeli na przykład zdarzy mi się zjeść jakiś fast food czy coś takiego, to zawsze używam reiki właśnie do oczyszczania tego jedzenia, dlatego że mam wrażliwy żołądek i muszę przyznać, że jeszcze mnie nie zawiodło jak do tej pory. Można reiki również używać do oczyszczania domów, biur i tak dalej, generalnie przestrzeni. I nie wiem, czy kiedyś może byliście w jakimś miejscu, gdzie weszliście i czuliście się tak, ach, naprawdę tak, tu jest fajnie, przyjemnie, taka pozytywna energia. Lub też w inną stronę, tak coś może nie do końca grało, jakoś czuliście się tacy niespokojni, tak jakoś nie za fajnie w danej przestrzeni. Także reiki może być również używane właśnie do oczyszczania i zbalansowania energii w różnych miejscach i na przykład bardzo często, jeżeli przeszliśmy przez jakiś rozwód, ktoś właśnie się wyprowadził, z kim może nie mieliśmy jakichś za dobrych relacji, może ktoś umarł, być może mamy jakiś gości w swoim domu, czyli jakieś na przykład duchy, czy różne energie, ja bym to tak bardziej nazwała w ten sposób, to też może w tym pomóc. I ogólnie na przykład, jeżeli czujemy, że nasza przestrzeń jest taka trochę meh, to też można użyć energii reiki do tego, żeby podwyższyć jakby wibracje danego miejsca. Tak, Mara, mieszkasz w Kalifornii, która jest sercem dbania o zdrowie, duchowości i wellnessu, dlatego u Ciebie praca z energią to coś absolutnie normalnego, ale wydaje mi się, że w Polsce mówienie o energetycznym czyszczeniu domów, o duchach czy o obniżonych wibracjach nadal jest rzadkie, mówi się o tym niewiele i świat tej duchowości i tego otwarcia na energię dopiero się przed nami otwiera. Wiem, że Ty masz certyfikat Oncology Reiki, czyli pomagasz pacjentom onkologicznym, z czym u nas w Polsce wcześniej się nie spotkałam, więc ciekawi mnie, jak w takim mainstreamowym świecie, czyli w świecie zachodnim, w świecie tradycyjnej medycyny używa się energoterapii. Bo jest to u Was, tak jak powiedziałam, norma. Tak, praca z energią to jest tutaj coś absolutnie normalnego i naprawdę taka, nawet powiedziałabym, mile widziana terapia komplementarna. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych używana jest w szpitalach, w domach opieki, w ośrodkach zdrowia, w sporcie dla atletów, w różnego rodzaju ośrodkach w ramach wsparcia zdrowia mentalnego, leczenia różnego rodzaju uzależnień, depresji itd., itd. Oraz jest dostępna jako edukacja dodatkowa dla ludzi zajmujących się na przykład terapią masażem, czy dla chiropraktyków, czy różnego rodzaju innych praktykantów. A stosowana jest już, jak wcześniej wspomniałam, jako terapia komplementarna, czyli terapia uzupełniająca. Jeżeli ktoś, powiedzmy, w zależności jeszcze od tego oczywiście, no z jaką intencją tutaj i dlaczego zgłaszamy się do osoby, która zajmuje się Reiki i co się z nami dzieje, jeżeli jesteśmy chorzy i przechodzimy różnego rodzaju terapię, tak jak już wcześniej na przykład wspomniałam, terapię onkologiczną, no to oczywiście tutaj jest przede wszystkim leczenie i później dopiero terapia komplementarna, tak? Czyli na przykład Reiki. To jest dla mnie niesamowite. Ja głęboko wierzę w medycynę integralną, czyli właśnie w łączenie konwencjonalnych metod z tymi wychodzącymi ze wschodu, na przykład z Ajurwedą, z medycyną chińską, czy właśnie z pracą z energią. I obserwując świat zdrowia, widzę coraz większe zainteresowanie właśnie takim podejściem, także wierzę, że to będzie szło w takim holistycznym kierunku.
Ale, jak zawsze, dla wielu osób nadal energoterapia oznacza czary, pogańskie rytuały i może wywoływać różnego rodzaju obawy. Mówiłaś już, że Reiki nie wiąże się z żadną religią, ale naprawdę chciałabym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Dobrze, więc pozwól proszę, że może odniosę się tutaj do Reiki. Dlatego, że no, pojęcie pracy z energią i tych energii, no jakby tych podejść jest mnóstwo i wydaje mi się, że każda praktyka ma jakieś takie swoje zasady, tak? Natomiast ja tutaj będę mówić o Reiki. Jak już wcześniej wspomniałam, Reiki jest duchowa z natury i jest to energia uniwersalna, energia miłości, energia boska, wszechświata, energia czysta. Przede wszystkim jest to energia, która niesie za sobą miłość i uzdrowienie, więc nie może ona zostać użyta w sposób negatywny. Jako, że jest to energia o dużej pozytywnej wibracji, nie może ona zostać użyta z żadną negatywną intencją, gdyż ona po prostu nie zadziała. Jak już wcześniej mówiłam i nie chciałabym się powtarzać, Reiki nie jest związana z żadną konkretną religią, z żadną sektą, z żadnym satanizmem, innymi tymi podobnymi praktykami. Nie trzeba wyznawać żadnej konkretnej religii, żeby praktykować Reiki lub też otrzymywać Reiki. I chciałabym się może jeszcze podzielić generalnie zasadami Reiki. Powiedziałam, że nie ma konkretnych zasad, ale jest takich 5 zasad Reiki. I może to pomoże, ponieważ zasada numer 1 mówi: dziś będę żył z wdzięcznością. Zasada numer 2 mówi: dziś nie będę się martwił. Zasada numer 3: dziś nie będę się złościł. Zasada numer 4: dziś będę wykonywał swoją pracę uczciwie. I zasada numer 5: dziś będę miał respekt dla wszystkich żyjących rzeczy. Więc jak już nam te zasady mówią, Reiki jest energią czystą. Reiki jest energią o wysokiej wibracji i nie ma tutaj mowy o przejściu żadnych niskich wibracji. Nie wiem za bardzo, jak się odnieść tutaj do tego pytania, dlatego że myślę, że to naprawdę zależy od tego, w co dana osoba wierzy, w co dana osoba myśli. I jeżeli na przykład ktoś myśli, że topienie marzanny, tak, co generalnie robiło się bardzo ochoczo, kiedy na przykład byłam w podstawówce, i jest to pewnego rodzaju symbol przejścia z zimy do wiosny w pewnym sensie. Więc no cóż, jeżeli ktoś się uprze, no to stwierdzi, że topienie marzanny jest pogańskim rytuałem lub też czarem, no nie wiem, ale naprawdę, no wydaje mi się, że to zależy od tego, kto jakie ma podejście i jeżeli ktoś jest taki w pewien sposób zamknięty i nie lubi próbować nowych rzeczy i jakby nigdy tego nie spróbował, no to jakby będzie w sumie zawsze twierdził, że coś jest czarną magią lub jakimiś pogańskimi rytuałami. Natomiast jest to po prostu komplementarna terapia. Myślę, że nie należy się tego bać, bo nie ma ku temu powodu. Natomiast no, jeżeli ktoś ma jakieś sceptyczne podejście, no to po prostu nie polecam. Jak mówię, no, Reiki jest to niesamowite narzędzie, które niektórym może odpowiadać, niektórym może nie odpowiadać. I jeżeli komuś nie odpowiada, no to naprawdę jest tyle różnego rodzaju innych podejść, że polecam po prostu wypróbować cokolwiek komu pasuje. Bardzo podoba mi się takie podejście, ale ja nadal będę mówić głosem sceptyka, bo nasuwa się pytanie, skąd my mamy wiedzieć, że to działa? No tak, no oczywiście jakby każdy ma prawo do próbowania tego, co lubi, do wierzenia w to, co chce, jakby jesteśmy wolni i ja tutaj, jakby moim zadaniem to nie jest nikogo przekonywać do tego, że to działa. Wydaje mi się, że takim najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to po prostu tego doświadczyć i no nie wiem, może chcesz coś dodać tutaj, ponieważ miałaś, mam nadzieję, przyjemność doświadczyć tego, co to jest Reiki i jak to działa, więc może chciałabyś się podzielić tutaj czymś. Ale mnie zaskoczyłaś, ale pewnie, chętnie o tym opowiem.
Wiesz co, ja w ogóle o Reiki słyszałam od dawna, śledzę dużo osób ze świata wellnessu i też wiem, że właśnie na przykład w Kalifornii, czy nawet na jakichś londyńskich eventach, niekoniecznie duchowych eventach, ale powiedzmy związanych ze zdrowiem, z dbaniem o siebie, pojawiały się sesje Reiki jako taka atrakcja danego wydarzenia, więc gdzieś mi się to obiło o uszy, ale przyznam szczerze, że nie do końca wiedziałam, o co w tym chodzi. I dopiero ty mi to przybliżyłaś i poznanie ciebie sprawiło, że zgłębiłam ten temat, ale tak naprawdę dopóki nie przeprowadziłyśmy sesji, pamiętam, w Silver Lake w Los Angeles, to ja nadal za bardzo nie wiedziałam, na czym to polega. I dla mnie to było niesamowite wydarzenie, ponieważ ja jestem raczej człowiekiem też z natury sceptycznym i też świat duchowy jest dla mnie czymś względnie nowym. Ale jednocześnie jestem bardzo otwarta i postanowiłam podejść do tego absolutnie bez oczekiwań, oddać się danej chwili, nie starać się nad tym zapanować, ani sobie wmówić, że coś widzę, że coś czuję. I to było przeżycie, którego nigdy nie zapomnę, za co Ci bardzo dziękuję, bo powiedziałaś mi bardzo wiele rzeczy o mnie, rzeczy, których Ci nie mówiłam. Miałyśmy możliwość poczuć te same rzeczy i zobaczyć nawet te same rzeczy. I wiem, że to brzmi bardzo mistycznie, ale ja nie mogłam uwierzyć w to, jak bardzo to działa, jak bardzo ty energetycznie odczytałaś różnego rodzaju moje blokady, czy moje potrzeby, czy nawet powiedziałabym mój potencjał. I no, chyba nie zdradzę tego, co się wydarzyło na końcu, ale tak jak powiedziałam, były rzeczy, które obie naprawdę zobaczyłyśmy, co było absolutnie magiczne i bardzo miło to wspominam. Ale wróćmy do Twojej praktyki z klientami. Jak wygląda sesja Reiki? Więc sesja Reiki, jeżeli odbywa się w gabinecie, polega na tym, że przychodzi klient, rozmawiamy na samym początku mniej więcej, czy jest coś, czym dana osoba chciałaby się podzielić, jeżeli nie, to też jest ok. No i dana osoba kładzie się na łóżku terapeutycznym w odzieży, tak, ewentualnie tutaj proponuję jakiś kocyk, poduszeczkę, żeby było wygodnie i nakładam opaskę na oczy, żeby klient mógł się w pełni zrelaksować i najlepiej, jeżeli klient wpadnie w stan tak zwanego półsnu lub snu pełnego, żeby jakby jego ciało było w stanie w pełni się zrelaksować i w pełni odpocząć. W tle może lecieć jakaś muzyczka, olejki eteryczne i ja po prostu otwieram sesję i skanuję moimi rękami całe ciało. No i wtedy tak jakby dowiaduję się, gdzie jest zastój energetyczny, gdzie tej energii w ogóle nie ma, gdzie jest niski przepływ, gdzie jest przepływ za wysoki, gdzie jest energia skumulowana i czy dzieje się może coś z organami, czy coś z ciałem fizycznym, czy może jakieś czakry są zablokowane. To wszystko wychodzi w czasie sesji. Również jeżeli osoba ma dostać jakąś wiadomość dotyczącą tego, co się dzieje w życiu emocjonalnym, może z ciałem fizycznym, to też przekazuje takie informacje. No i tutaj używam różnego rodzaju taktyk i sposobów, różnego rodzaju narzędzi do tego, żeby zbalansować przepływ tej energii. I w tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że w treningu Reiki nauczane jest, że jest możliwość używania symboli. Co to są symbole? Symbole to są nic innego jak wzory geometryczne używane z różną intencją w różnych miejscach do poprawy jakby tego przepływu energetycznego, tak? Natomiast można tych symboli używać, nie trzeba, jeżeli komuś coś nie odpowiada, coś się nie podoba, nie czuje się z tym komfortowo, wtedy nie trzeba tego kompletnie używać. Ale chciałam dać znać, że coś takiego istnieje. No więc po tym skanie całego ciała, jak już wiem, co się mniej więcej dzieje, wtedy jakby channeluję tą energię i one przepływają właśnie przez ręce i wypływają z rąk.
Ja również używam energii kundalini, czyli energii ziemskiej z wnętrza ziemi, więc w równoczesnym czasie, jak channeluję tą energię z wyższych realiów, to również channeluję tą energię z ziemi poprzez właśnie swoją, poprzez jakby swoją czakrę podstawy. Może się pojawić pytanie, czy jeżeli ze mną dzieje się coś nie tak, powiedzmy, emocjonalnie, energetycznie, to czy to przejdzie na daną osobę? I odpowiedź jest nie, dlatego że Reiki jest energią uniwersalną i jakby ze względu na to, że te energie są o bardzo wysokiej frekwencji, ta energia przychodzi jakby przez moje ciało, obniża te frekwencje, żeby mogły one zostać przyjęte przez ciało fizyczne klienta. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby jakby moje jakieś negatywne emocje i odczucia zostały przetransferowane na klienta. Mniej więcej też na zasadzie działania frekwencji, dlatego że frekwencja Reiki jest frekwencją bardzo wysoko wibrującą i jeżeli jest frekwencja bardzo wysoko wibrująca, to automatycznie odpycha ona wszelkie frekwencje, które są o niższej wibracji i na takiej samej zasadzie ja również nic od moich klientów tak jakby nie przechodzi na mnie. A co więcej, chciałabym powiedzieć, że za każdym właśnie razem, kiedy ja pracuję z energią Reiki, to wtedy jakby coraz bardziej i bardziej oczyszczam się również energetycznie, więc ma to na mnie bardzo pozytywny wpływ i również podwyższa moje wibracje, więc ja automatycznie po każdej sesji czuję się no wręcz niesamowicie. Więc powracając do sesji, channeluję tą energię, czyli transferuję tą energię poprzez swoje ręce na dane miejsca w ciele klienta lub ogólnie na jego ciało. I jeżeli czuję, że ta energia już z moich rąk nie płynie, to znaczy, że sesja jest zakończona. I kiedy sesja jest zakończona, wtedy delikatnie daję znać klientowi, że to już czas i mamy taki moment, kiedy dzielimy się tym, czego dany klient doświadczył, a czego ja doświadczyłam, czy są dla niego jakieś wiadomości. I kończymy sesję. I tutaj, jeżeli chodzi o sesję, no to też można na przykład wprowadzić element medytacji na samym początku i na samym końcu, żeby tak jakby głębiej wprowadzić klienta no, w taki stan relaksacji. Wiem, że robisz też sesję na odległość, bo sama miałam przyjemność w takowej uczestniczyć parę tygodni temu i nie mieściło mi się w głowie, że to naprawdę działa prawie tak samo, jak w przypadku naszej sesji na żywo. Także w ogóle mind blown, że tak powiem. Powiedz mi, jak to działa. Tak, również robię sesję na odległość, którą miałam przyjemność przeprowadzić z Tobą. Mam nadzieję, że Ci się podobało. No pewnie, ale tak jak mówiłam, nadal nie mogę sobie tego ułożyć w głowie, że połączyłyśmy się z drugiego końca świata. Działa to na takiej zasadzie, że no cóż, wszystko jest energią, więc przepływ tej energii nie jest niczym ograniczony, a przede wszystkim nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. Więc mniej więcej wygląda to na takiej zasadzie, że dzwoniam się z klientem poprzez FaceTime, Zoom, telefon, cokolwiek pasuje i wtedy przeprowadzamy taką sesję na odległość i ja z reguły właśnie proszę daną osobę, żeby znalazła sobie jakiś cichy kącik, wzięła sobie poduszeczkę, kocyk, położyła się wygodnie i wtedy, no cóż, czasem się rozłączamy, czasem zostajemy na linii, czasem może być jakaś delikatna medytacja, no i ja wtedy właśnie sprawdzam, co się dzieje, channeluję tą energię Reiki i później rozmawiamy oczywiście na temat tego, co dana osoba doświadczyła, czego ja doświadczyłam, czy są jakieś tam wiadomości dla danej osoby i tak dalej, i tak dalej. Czyli no cóż, ja powiem tak, no że osobiście bardziej lubię taki kontakt z klientem twarzą w twarz, natomiast te sesje na odległość działają jednakowo tak samo jak właśnie te sesje
twarzą w twarz i mnie to za każdym razem też zadziwia, jak pięknie to działa. Natomiast jak już mówiłam, nie ma żadnego limitu, jeżeli chodzi o czas i miejsce. I może tutaj jednak dodam, bo zapomniałam powiedzieć tak troszkę wcześniej, że energię Reiki można również wysyłać do przyszłości i do przeszłości, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś traumatyczne zdarzenia, na przykład z dzieciństwa, czy jakiś wypadek, to też w ten moment możemy wysłać energię Reiki. I to działa na takiej zasadzie, że jeżeli na przykład mamy jakąś głęboką właśnie traumę związaną z danym wydarzeniem, to ta energia może nam pomóc poradzić sobie z daną traumą, z danym wydarzeniem, bo z reguły tak jest. No ja nie jestem psychologiem, nie chcę tu wchodzić na jakieś głębokie tematy, natomiast jeżeli coś bardzo takiego traumatycznego zdarzyło się w naszej przeszłości, to ma to oddziaływanie na nasze życie teraźniejsze i na naszą przyszłość, więc poprzez właśnie tą pracę nad tymi wydarzeniami możemy jakby zmienić w pewien sposób no, bieg tych rzeczy, które się dzieją w teraźniejszości i w przyszłości, w sensie takim, że odczuwania i postrzegania pewnych rzeczy. Jeżeli coś miało na nas bardzo duży wpływ i nie mogliśmy się otrząsnąć do tej pory, to energia Reiki jakby może nam pomóc to, że tak powiem, przetrawić. A powiedz mi, kochana, bo zakładam, że nie jestem jedyna, bo uważam, że nikt z nas nie jest jedyny w żadnym doświadczeniu i zawsze znajdzie się jakaś osoba, która przechodzi dokładnie to samo na poziomie emocjonalnym. W każdym razie, do czego zmierzam, to, że wierzę, że wśród słuchaczy znajdą się takie osoby, którym zdarzyło się lub zdarza się regularnie przechwytywać emocje, czy też odczuwać energię ludzi wokół nas, czy tak zwaną atmosferę danego miejsca, czy środowiska. Bo właśnie od Ciebie dowiedziałam się, pamiętam, byłyśmy wtedy w willi Getty'ego, że istnieją tak zwani empaci. I to pozwoliło mi lepiej zrozumieć siebie, także wierzę, że ta informacja może być też użyteczna dla naszych słuchaczy. Powiedz mi w takim razie, kim są takie osoby? Tak, empaci i osoby wrażliwe energetycznie to jest mój ulubiony temat. Bardzo lubię o tym rozmawiać, dlatego że sama nie jestem taką osobą. I kiedyś naprawdę nie wiedziałam, jak się za to zabrać i nie wiedziałam w nawiasie, co jest ze mną nie tak. I teraz bardzo lubię informować ludzi na ten temat i lubię informować właśnie, jak sobie z tym radzić. Więc empaci są to osoby, które są wysoce dostrojone do innych ludzi i odczuwają innych ludzi w sposób fizyczny i psychiczny. Z reguły to są właśnie osoby wysoce wrażliwe, z wysokim współczuciem, zrozumieniem wobec innych ludzi, bardzo często różnego rodzaju artyści. No i tutaj bardzo dobrze jest nauczyć się je właśnie, jak nawigować taką osobowość. Jeżeli czujesz, że to jesteś ty, czyli że na przykład idziesz gdzieś w tłum i odczuwasz panikę, odczuwasz jakieś emocje, które nie są twoje, najprawdopodobniej jesteś empatą. Jeżeli właśnie czujesz emocje innych ludzi, czasem ból fizyczny nawet w twoim ciele, który nie jest twój, to znaczy, że jesteś empatą. Jeżeli bardzo głęboko przeżywasz emocjonalnie różnego rodzaju rzeczy, to znaczy, że jesteś empatą. I bycie empatą to jest w pewnym sensie przekleństwo, nie chcę użyć tego słowa, w sensie, że no ciężko się z tym żyje, tak? Ale w pewnym sensie jest to też błogosławieństwo, bo jest to piękne życie, ponieważ potrafimy zrozumieć innych ludzi na tak głębokim levelu, że tak powiem. Więc przede wszystkim trzeba nauczyć się nawigować życie, jeżeli jest się empatą. Przede wszystkim nauczenie się odróżniania, co jest naszymi emocjami i co jest naszym bólem fizycznym, a co nie jest i co należy do innych ludzi, i postawienie tej granicy i nauczenie się różnego rodzaju narzędzi i technik do pracy właśnie z do oczyszczania właśnie tej energii z nas, która nie jest nasza. To jak możemy się chronić? Co to są za techniki? Jeżeli chodzi o ochronę, to jest wiele różnego rodzaju
technik. Na przykład, jedną z technik może być, ja bardzo lubię tą technikę, jeżeli mam iść do kogoś, kto jest tak zwanym wampirem energetycznym i wysysa z nas energię, lub jeżeli jestem w tłumie i wiem, że będę czuć energię wielu ludzi dookoła mnie, to wyobrażam sobie siebie w takiej klatce ze szkła. Więc tak naprawdę widzę, co się dzieje, mogę rozmawiać z tymi ludźmi, ale jakby nie czuję tego na swoim ciele. Nie dopuszczam ich do mojego pola energetycznego. W pewnym sensie to mi naprawdę bardzo pomaga. Intencje przede wszystkim. Intencja to jest tak jakby takie założenie, które możemy wypowiedzieć głośno, możemy zapisać, możemy powiedzieć w głowie sobie, że na przykład zakładam jakąś taką barierę energetyczną wokół siebie i ta bariera energetyczna nie przepuszcza niczego, które jest o wibracji niższej niż wibracja miłości. To też w ogóle uwielbiam, także to jest taka jakby naturalna protekcja. Jeżeli ktoś jest wierzący, to można się modlić różnymi modlitwami, na przykład ochronnymi. Można, jeżeli ktoś jest tutaj wielbicielem różnego rodzaju kamieni, no to na przykład, podam parę przykładów, malachit. W ogóle mam taki piękny naszyjnik z malachitów, który dała mi moja babcia. Właśnie jakieś 2 lata temu, jest przepiękny i noszenie malachitów przy sobie można nosić w kieszeni, na przykład kobiety mogą w staniku nosić, w skarpetce, przy sobie, w torebce, czy jeżeli jest to naszyjnik, czy bransoleczka, czy jakiś pierścionek, tak? Malachit na ból fizyczny, labrador, nie taki, że pies, tylko kamień taki ciemny. On tutaj służy jako taka ochrona przed wysysaniem energii właśnie przez innych ludzi i na przykład przez wampirów energetycznych. Czarny turmalin też bardzo uwielbiam. Generalnie ochrona energetyczna i uwalnianie jakichś tam negatywnych energii z naszej aury, z naszego ciała. I też lubię bardzo selenit, który ma właściwości odczyszczające i jest bardzo, naprawdę bardzo ładnym kamieniem. Także tutaj parę takich przykładów. Ja również bardzo lubię od czasu do czasu robić sobie kąpiele z solą Epson lub jakąś solą morską lub himalajską, czyli po prostu delikatnie dorzucić nawet tylko parę łyżeczek lub skraby solne, tylko ja tutaj ostrzegam, dlatego że sól dla skóry wrażliwej to jest może nie aż taki dobry pomysł, także jeżeli masz skórę wrażliwą, to może niekoniecznie, ale ja właśnie lubię mieszać sobie od czasu do czasu sól z płynem do kąpieli i właśnie robić sobie taki skrab oczyszczający. I oczywiście zanim zrobię ten skrab, zanim wejdę pod prysznic, to wtedy zakładam sobie właśnie taką intencję oczyszczania i uwalniania tego, co nie jest moje przede wszystkim. Lub co można również zrobić, to można zrobić sobie taką kąpiel na stopy solną. To też bardzo pomaga oczyścić się energetycznie. Lub wypić szklankę wody z odrobinką właśnie soli himalajskiej lub soli morskiej. To też tak jakby wewnętrznie nam pomoże się oczyścić. Można też robić takie otrzepywanie się, tak? W sensie, że no nie mam jak teraz pokazać, ale jak otrzepujesz właśnie sobie ręce na takiej zasadzie, że uwalniasz się od jakichś energii, od jakichś emocji nieswoich. Proponowałabym również tutaj otaczanie się osobami, które mają na nas właśnie pozytywny wpływ. Takimi, które podnoszą naszą ogólną wibrację, podnoszą nasz humor i ogólne samopoczucie. I przede wszystkim zrozumienie. Mnie najbardziej pomogło w tym wszystkim zrozumienie tego, że ja jakby nie jestem inna niż wszyscy, tylko po prostu jestem bardziej wrażliwa i czasem potrzebuję troszeczkę może więcej snu,
Czasami może jestem troszeczkę bardziej emocjonalna, ale to jest ok, dlatego że może czuję po prostu emocje innych ludzi w sobie, tak? Może troszeczkę jestem taka bardziej wrażliwa, ale to jest moja moc. Czyli trzeba to zrozumieć, że to jest taka twoja, takie twoje superpowers, że to nie jest coś negatywnego, dlatego że w naszym społeczeństwie bardzo często jest tak, że wszyscy muszą być takimi twardymi ludźmi, nie okazywać emocji i tak dalej, a empaci czasem myślę, że mają taki problem, żeby troszeczkę się odnaleźć w społeczeństwie, dlatego że no jednak są troszeczkę inni, nie mogą właśnie nadążyć za innymi ludźmi, czują się tacy przytłoczeni. I też myślę, że co jest ważne, to jest, jeżeli czujemy się w niskich wibracjach, w jakichś negatywnych wibracjach, typu depresja, złość, smutek, żal, wszelkie te emocje, które są poniżej wibracji miłości, to należy się zapytać, czy to są nasze emocje. Takie prawdziwe, po prostu no, przez coś przechodzimy, nie wiem, ktoś nam umarł, coś straciliśmy, coś się stało. Czy odczuwamy to od innych ludzi? I ja po prostu robię to na zasadzie wsłuchiwania się we własne ciało i zadawanie sobie pytań. Czy ta emocja, jeżeli na przykład budzę się rano i czuję smutek, czuję, nie wiem, na przykład jakąś złość, czy to ja odczuwam na przykład, procesuję jakieś swoje informacje? Czy to przyszło do mnie z zewnątrz? Na przykład też bardzo często na samym początku mojej pracy z masażem terapeutycznym bardzo często odczuwałam bóle w różnych częściach ciała. No i ja tak mówię, no kurczę, no skąd ja mam te bóle? A to okazywało się, że ja po prostu fizycznie czułam jakby ból innych ludzi w moim ciele. Więc zawsze po prostu zadawanie sobie tego pytania i rozróżnianie, czy to jest moje, czy to jest nie moje. Jeżeli to nie jest moje, to dziękuję i nie wiem, znowu można się zwrócić do wszechświata, można się zwrócić do Boga, do anioła stróża, w cokolwiek wierzycie tutaj możecie sobie wstawić i poproszenie o to, żeby to zostało od nas odebrane, tak? Intencja oczyszczenia. Chciałabym również dodać, że bardzo pomocną praktyką jest tak zwany cichy czas. I pod cichym czasem w ciągu dnia można sobie wpisać różnego rodzaju rzeczy. Może to być medytacja, może to być prowadzenie dzienniczka, może to być używanie jakiejś apki. Chodzi o to, żeby usiąść sobie w ciszy i w spokoju i po prostu wsłuchać się w siebie i szczególnie w tych momentach, kiedy, jak mówię, budzimy się może z jakimiś takimi trochę niekomfortowymi odczuciami, wsłuchać się w siebie i powrócić do tego swojego wewnętrznego ja, do tej swojej prawdy, do tego swojego balansu i do tego, co my odczuwamy, bo tak naprawdę, kiedy pozrywamy te wszystkie takie warstwy, które są na nas, to kim my tak naprawdę jesteśmy? Jesteśmy miłością i jesteśmy światłem. A później dopiero są te wszystkie różnego rodzaju inne warstwy, później są ubrania, później są statusy społeczne i tak dalej, tak? Więc powrócenie do tego, że jesteśmy tu, teraz jesteśmy w balansie, ale przede wszystkim właśnie wsłuchanie się w siebie i w tego, w to, czy to jest to nasza emocja, czy nie jest to nasza emocja, ale polecam medytację, jakkolwiek. Nie chcę tutaj narzucać jakichś takich właśnie konkretnych rzeczy typu medytacja czy medytowanie z jakąś aplikacją, dlatego że to jest twój czas i tak samo jeżeli chodzi o energy work, to jest takie troszeczkę elastyczne, w sensie zrób to, co odpowiada ci najbardziej. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia i jeżeli masz taki swój codzienny, nie wiem, wieczorny czy poranny, szczególnie rankiem, bo to zawsze fajnie jest tak się zresetować i taką narzucić sobie intencję na cały dzień. Na koniec troszeczkę zmienimy temat, chociaż wierzę, że łączy się to z ochroną swojej własnej energii. Mam tutaj na myśli self-care. Temat, który ja uwielbiam i ty jesteś
dla mnie ogromną inspiracją w tej kwestii, więc zdradź nam proszę kilka swoich ulubionych rytuałów związanych z dbaniem o siebie. Ach, self-care. Uwielbiam self-care. I chciałabym teraz, żeby przekazać taką wiadomość, że self-care to nie jest rzecz egoistyczna. Self-care to jest dbanie o siebie, to jest czas dla siebie i należy pamiętać o tym, szczególnie my kobiety zapominamy, że żeby być jak najlepszą osobą dla swojego partnera, dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, przyjaciół, w pracy, ty musisz czuć, że twój kubek jest pełny. Jeżeli twój kubek jest pusty, to ty nie możesz nalać do następnego kubka, do innego kubka, tak? Więc trzeba o tym pamiętać, żeby się nie wypalać, żeby po prostu inwestować w swoje self-care każdego dnia. Bo jeżeli, no jak mówię, no nie będziemy w tym balansie, no to nie będziemy... No po prostu nie będziemy najlepszą wersją siebie. Ja myślę, że to jest takie dobre tutaj powiedzenie. Więc self-care to jest taki mój święty czas i szczególnie jeżeli pracuje się z ludźmi i jest się jakiegoś rodzaju terapeutą, to self-care jest bardzo, bardzo ważne. Więc numer jeden to jest uziemianie się. W ogóle uwielbiam uziemianie i jeżeli mam taką sposobność wziąć mojego korgiego na spacer i pochodzić sobie bosymi stopami po ziemi, to robię, dlatego że jest to udowodnione naukowo, że uziemianie się pomaga naszemu organizmowi właśnie powrócić do tego balansu. Ja również jestem ajurwedyjską watą, więc cały czas, więc nie jestem człowiekiem uziemionym, jestem cały czas gdzieś głową w chmurach, więc dla mnie uziemianie się jest bardzo, bardzo ważne. Czasem nawet też chodzę sobie rankiem na plażę, jako że mieszkam w Kalifornii i jestem taką szczęściarą, to mogę sobie czasem rano iść na plażę, może też popływać w oceanie, to też właśnie chodzenie na plażę, bycie blisko wody, bycie w oceanie, bycie w tej słonej wodzie pełnej minerałów jest dla mnie takim istnym self-care. Następnie, no właśnie ten taki czas rano, ten quiet time, który mam i w zależności od tego, jak się czuję, może sobie trochę potańczę, może zrobię sobie jakieś ćwiczenia oddechowe, może właśnie zrobię sobie jakieś takie self-reiki, czyli reiki na samej sobie. No i chyba tutaj taki ostatni element, który dodam, to jest kąpiel właśnie z różnego rodzaju oreolikami eterycznymi, z solą i zwykle przed kąpielą robię sobie taki masaż ciepłym olejem, tak zwane Abhyanga, i później wskakuję właśnie do takiej ciepłej kąpieli. Nie ma dla mnie nic lepszego, może jeszcze jakaś maseczka i to jest idealny self-care. Natomiast jeżeli mówimy o self-care, no to wiadomo, możemy sobie tutaj, jak przed chwilą opisałam, wyobrazić taką piękną kąpiel z szampanem i cokolwiek tam chcemy. Natomiast self-care to może być godzinka dla nas na czytanie książki. To może być kawa ze znajomą. To może być wyjście na spacer w środku dnia, jeżeli jesteśmy zestresowani. Naprawdę nie musimy tutaj odprawiać jakichś nie wiadomo jakich rytuałów. Ważne, żeby o tym pamiętać, żeby robić coś, co sprawia nam radość. Zgadzam się w pełni, moja droga, i odsyłam wszystkich do Ciebie na Instagrama po jeszcze więcej inspiracji. Jej, więc mam nadzieję, że przekazałam tą wiedzę w jakiś taki sposób przystępny, żeby było troszeczkę na takie tematy, na które nie są, do końca zrozumiałe, i troszeczkę może takiego podejścia, troszeczkę takiego naukowego, żeby to jakoś tak fajnie zmiksować. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do kontaktu, zachęcam do zadawania pytań. Ja bardzo chętnie tutaj odpowiem na różne tematy. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Mam nadzieję, że
poszerzyło Wam to jakąś wiedzę na temat energoterapii i otworzyło Wam to umysł na to, że to nie jest nic złego, to nie jest nic jakiś tam związanego z jakimiś zabobonami, z diabłem czy jakimiś pogańskimi praktykami. To wszystko da się wytłumaczyć w sposób bardzo taki naukowy. Niekoniecznie może jeszcze zbadać, ale naprawdę to są takie ciekawe, ciekawe tematy i cały czas podkreślam, że właśnie to tak zwana higiena energetyczna ma niesamowity wpływ na nasze zdrowie fizyczne. I naprawdę za każdym razem w mojej pracy to wychodzi. Tak, Mara, dziękuję Ci z całego serca, że byłaś moim gościem. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na żywo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. Bardzo się cieszę, że mogłam tu być i z Tobą rozmawiać, Karolino. Więc życzę wszystkim wszystkiego dobrego i trzymajcie się w zdrowiu i zawsze z pozytywną energią. Do usłyszenia. Dzięki, pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że tego podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7. I będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby wystawić podcastowi recenzję. Na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów komentarza. Jest to dla mnie wielkie wsparcie, bo dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie go zaobserwować, na YouTubie oczywiście zostawić subskrypcję, polajkować i napisać coś miłego w komentarzu. I to samo tyczy się mojego konta Karolina Sobańska Podcast na Instagramie. Tam każdy odcinek ma swój post i zawsze czytam Wasze komentarze, lubię z Wami dyskutować i bardzo cenne są dla mnie Wasze przemyślenia i wrażenia. I tam też możecie zostawiać Wasze propozycje, rekomendacje kolejnych gości, kolejnych tematów, bo ja sobie to biorę do serca i to pomaga mi układać kolejne odcinki i to wszystko planować. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli słuchacie mnie w Dzień Dziecka, to wszystkiego najlepszego i do usłyszenia za tydzień. Cześć!